Ale. Nie przywitałem się z wami. Siemanko w kolejnym odcinku z magnesu neodymowego. Dzisiaj nie ja do Stargardu, a dzisiaj Stargard na Szczecin przyjechał. Ciekawe miejsce. Kiedyś tutaj byłem. Odcinek nazywa się Prawie mnie woda porwała. To było tutaj. Wtedy jeszcze działałem tylko F300 Goldem magnesem. A dzisiaj wziąłem, co prawda mam Mactoma jednego i drugiego, ale dzisiaj jeszcze chcę przelecieć tu Barbariankiem, sprawdzić. Tu jest jedno miejsce, tam płynie taka rzeczka. I przy tej rzeczce były działania militarne, ale o tym może wam w kolejnych... ale o tym może wam powiem później, natomiast teraz przebieramy się i działamy. Znowu to zrobiłem. Co? Bo postawiłem wiaderko z barbarianem na metalowym moście. Musisz. To by i tak nic nie dało. Magnes mi przyłapał do czegoś potężnego. Muszę ubrać wodery, żeby wyłowić tą rzecz. Tak więc widzimy się na miejscu. To jest kątownik. Dawaj magnes, na dwa go wyciągniemy. Jedna śruba, druga śruba. To od stopki. Stopka. No i ten element taki jakiś dziwny. Jakaś czeka mocująca. Nie. Tak, tu jest mostek z historią, bo tutaj stacjonowało wojsko niemieckie. Nie wiem, czy to tu był SS, czy coś tutaj było. W każdym razie rekonesans udał się. Nic tu nie ma. Tam dalej tylko nie szliśmy. Bartek wpadł na genialny pomysł, żeby pojechać na Dąbie na jaz, pod którym nigdy nie łowiłem. Zawsze wokół niego tam się krążyłem. Tam, gdzie wyciągnąłem granat, tam, gdzie skrzynkę tą czarną ostatnio rozpracowywałem. Jedziemy zobaczyć pod sam jazd, czy coś tam będzie. Blalala. Poziom wody jest absurdalnie wysoki. I prąd wody też jest niesamowity. Jest jeszcze więcej wody, jak tu byłem ostatnim razem. Odpuścimy sobie wejście tam. Idziemy tu innego razu. A tymczasem wstąpię sobie na tą wzepkę i coś tutaj porzucam. Widzę, tam kordian próbuje działać, a ja pierwszy rzut i już mam jakieś 5 groszy. A to? Nie mam pojęcia. Żeby cię tu prąd nie porwał, panie. Tam miecz. No coś tutaj daje. Ale powiem wam, prąd jest niesamowity. Nie powtarzajcie tego. Nie róbcie tego w domu. Masakra. Takie coś od czegoś. Nawet nie wiem, co to, ale kawał żelastwa. O kurde. Jest. No, a i tak sobie tutaj z prądem jakieś rzeczy małe takie wychodzą. A ja tu mam przyłapanie. O kurde. Ale tu już jest głęboko i taki prąd wody.
ciekawe, czy to wyciągnę. Podda się, czy nie podda. Oprócz tego, że tam jest tak głęboko, to jeszcze są kamienie. I w tą stronę ciągnąc jest trudno. Może mi się uda jakoś tam przejść boczkiem. Przyszedłem tutaj od środka, ale tu jest taki piasek zapadający się. I też dupa. Wyszła jeszcze taka piękna podkowa. Tą rzecz oklepałem, fajny metalowy taki element. A to ustrojstwo nie mam pojęcia. Bartek swoje takie fanty już zabiera. My się zbieramy w miejsce już wam znane. Tam, gdzie wyszło to koło odwozu. Tam, gdzie był statek na Maderę. Tam czekałem jeszcze fanty. Trochę wieje, trochę piździ, ale kapturek jest. Wróciliśmy na to miejsce. Poziom wody, powiem wam, jest. Jest syto, jest wysoko. Tam jeszcze z Tomaszem, jak byliśmy, to tam na dół zeszłem. Dosłownie w tamto miejsce, już się nie da zejść. Jest bardzo wysoki poziom wody. Jak nas nie podmyje. A zresztą, oglądacie ten odcinek, to nas nie zmyło. Jeszcze zostało po ostatnich fantach? No. Działamy, działamy. Taka wielgachna. Kudeczka, śrubeczka, blaszeczka. No chłopie, patrz. Co rzut, to coś. I teraz również coś mi siedzi. Albo magnes oblepiony, albo coś siedzi. O parę kilo to tutaj mam. No proszę. Ja. I taka nakrętka wpadła. Tak, za każdym razem po parę kilo, dokładnie. Masakra. O, i tak można. Jeszcze chyba taki ładny, kuty był stary gwóźdź kolejowy. Jaki ci trop dałem? No. Pełno drobnicy. To Candyman miał taki chyba, nie? Ja cię kręcę, co tam jest? O chłopie! Opuściło. Za agresywnie, ale tu jest gigant. Blisko było. O ja! Opuściło. Zmieniłem chwyt, ale już to miałem. Już to miałem. Idę po to. Świeca. Taki kolor. Gdzie? Widać magnes. Co? Nie złap. Ja mam. Ile ważyć może? O, no z dwie dyszki będzie. Ostatni rzut i się zbieramy. Bo trzeba to wszystko pozanosić. A byliśmy tutaj znowu ze dwie godziny. Zbieramy się, nie? Co tam jeszcze masz? Pojechało nas, żeby się tak skatować dzień przed Wigilią. Ja pierdolę. To ja może nagram podsumowanie. Dwa pełne wiadra z tego miejsca plus tamte elementy. O, tu jeszcze brecha i parę elementów plus te elementy z Dąbia. Jeśli chodzi o chłopaków, nie robisz. Palec nie wchodzi, panie. Ty. O chłopie. O chłopie. Będzie dar to, nie? O chłopie, oponę sobie podrzesz. Nie, może już się to. Ja cię kręcę.
przegięliście pałę. Jeden i drugi. Słuchaj, na początku odcinka nie, ty nie nagrywałeś. No, dymowy Mario nam tu dzwonił, życzył kilogramów. Ale żeby aż tylu. Dzień przed Wigilią. No i wyszły kilogramy. Dzień przed Wigilią. No i dobra, mamy na święta. Chłopaki jeszcze wsiądą do auta, to 200 kilo wpadnie. Rzeczywiście. Krzyż na drogę. A wy pamiętajcie o subskrypcji kanału, wpadajcie do Bartka, zostawić dobre słowo w komentarzu, pozdrówcie matki, żony i kochanki. Nowy rok! Oglądacie to w nowym roku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pa!